Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Admirosa. Przed wami gierka Jailbreak Rush, czyli będziemy uciekać z więzienia. Tak więc jeszcze tak tytułem wstępu chciałbym tylko was poinformować, że 7 oraz 8 października będę na PGA i 7 będę na strefie Stars for Fans, tak więc będziecie mogli mnie tam znaleźć, będziemy mogli porobić sobie zdjęcia, jakieś autografy, czy chociażby pogadać na strefie chilloutu. Tak więc zapraszam was bardzo serdecznie, a już teraz zajmujemy się naszą gierką. Będziemy uciekać z więzienia. To będzie po prostu nasza misja. Gierka jest bardzo prosta, oczywiście link do niej znajduje się w opisie, jeżeli chcielibyście sobie również pograć, czy chociażby, nie wiem, zrelaksować się przy niej, bo jest moim zdaniem taka fajna i dość odstresowująca. Człowieku, jestem niewinny, ale ktoś mnie wrabia. Jeśli czegoś nie zrobię, zginę tutaj. Za 2 tygodnie przenoszą mnie do więzienia o zaostrzonym rygorze. Muszę działać szybko, czyli musimy działać szybko i po prostu uciec z tego więzienia. Ja już sobie na szczęście mam już plan, tak więc to jest nasz główny bohater i mamy jakiś plan ucieczki. Ja już grałem chwilkę w tą grę, więc wiem, na czym polega, zaraz wam pokażę. Jest bardzo prościutka. Jak grać? Klikaj i przytrzymaj, puść. Trzymaj się planu, żeby wyrwać się z tej nory, czyli musimy uciec z więzienia. I patrzcie na to. Nasz plan to najpierw mapa. Jest to prosta gierka, wystarczy tylko... Dobra, pozostało nam 14 dni, obecne zadanie mapa. Więc patrzcie, jeżeli nie ma teraz policjanta, co nie, to wtedy klikamy i piszemy plan. O, idzie. Przyszedł, no tutaj już nie możemy nic robić. Dobra, nie patrzcie, to robimy plan. Pyk, pyk, obmyślamy tutaj. Właściwie mapę teraz robimy. Kolejne tutaj jakieś... Okej, dobra. Nie wiem, jakim cudem nasz główny bohater to spisuje tą mapę, ale okej, powiedzmy, że, no nie wiem. Ktoś mu daje informacje i on po prostu ma to w głowie, musi to teraz zapisać. Dum, tu, dum, tu, dum. Zostało 14 dni. Nie chcemy zostać przeniesieni do więzienia o zaostrzonym rygorze. I też nie chcemy zostać przyłapani przez policjanta. Tak więc słuchajcie, jeżeli gierka wam się podoba, możecie zostawić łapeczkę w górę. I ja już się zabieram za robienie tutaj kolejnej. I udało nam się. Mamy zrobioną mapę. Zrobione. Mapa zrobiona. Wow, ciekawe, czy uda mi się uciec. Czy nie popełnię błędu. Okej. Drugi poziom, czyli młotek. Musimy zrobić młotek, później będziemy robić wiertło, wiercenie, więcej wiercenia. Okej, spoko. Pozostało 13 dni. Dobra, no to musimy zrobić młotek. Myk, myk, myk. O! Dzień dobry, panie policjancie, który pilnuje tutaj porządku i robimy młotek. Nie patrzy. A, to jest więzień. Okej, przy więźniu możemy robić. Dobra. Siema, ziomek. O! Dobra, nikt nie przyszedł. Ktoś idzie. O Boże, prawie mnie przyłapał. Było niebezpiecznie. Dobra, poszedł sobie. Tum, tum, tum. Musimy zrobić ten młotek. Ja on w ogóle go ręką tam robi. Dobra, skończyliśmy. Zrobione. Okej, udało się. Zrobiliśmy młotek. Tak więc mamy już drugą rzecz zrobioną. I co mamy kolejne? Wiertło. Czyli musimy zrobić teraz wiertło. I potem będzie już tylko wiercenie oraz więcej wiercenia. Dobra. Pozostało dni? 12, dobra, powinniśmy dać radę. Oj, o tu już jest troszeczkę trudniej. Tu już pan policjant, pan strażnik pilnuje. Okej, dobra, to jest więzień, robimy wiertło. Pyk, pyk, pyk. No i kto teraz przyjdzie? O Boże, prawie mnie przyłapał. Dzień dobry, nic tutaj się nie dzieje, sobie siedzę po prostu. Do widzenia. Czas zrobić wiertło, robimy wiertło, szybko. Pam, 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 pam. Dobra, poszedł. Tam widzę po cieniu, co nie? Że coś się tutaj święci, że ktoś tutaj idzie. Dobra. O, policjant. Niedobrze. Tum, 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 tum. Dobra, poszedł. Robimy wiertło. W ogóle nie wiem, skąd on bierze części. Okej, dobra, to nasz kumpel. Siema, ziomek. W ogóle on sobie chodzi tak bez celi, tak o. Dobra, poszedł sobie. Nie wiem, kto to był, ale... O! Policjant, tutaj trzeba już niestety uważać troszeczkę. Dobra, robimy wiertło. Okej. Dzień dobry. Mamy jeszcze sporo czasu, więc jak najbardziej możemy zdążyć je zrobić. Tum, 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 tum. Dobra, ktoś idzie. Okej, to nasz ziomek. Siema, ziomek. Naprawiamy, właściwie naprawiamy. Robimy wiertło. O! Pan policjant porządku pilnuje. Dobra. Wow! Przyłapany! Najgorzej! Przyłapano cię, nie! Jeszcze raz!
Nie mówcie mi, o dobrze, na szczęście zaczynamy od wierta. Już się wystraszyłem, że będę musiał zaczynać od początku. Okej, przyłapał mi na robieniu wiertła, więc spoko. Dobra, robimy. Tym razem się uda. Pan policjant w porządku pilnuje. Mówię, co on tu ma za jakiś dziwny plakat? To jest podejrzane troszeczkę. Dobra, nasz kumpel. Siema. Jak to wolno idzie? No zrobienie wiertła to jest naprawdę masakra jakaś. Dobra, poszedł sobie. Nie wiem, kto to był. Ktoś tu stoi. Dobra, poszedł sobie. O, dobra, nasz ziomek. To robimy dalej. Robimy dalej wiertło. Dum, 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 dum. Ktoś... O, było niebezpiecznie przez chwilę. Przez chwilę było niebezpiecznie. Tum, 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 tum. Okej, dobra, nasz ziomek. Siema. Szybko, szybko. O, no. Prawie, prawie. Dobra, robimy wiertło. Jestem ci... No nie, znowu mnie przyłapał. Jak on to zrobił? No nie wierzę w to. Przyłapano cię po raz drugi. Dobra. Teraz już się na pewno uda. Teraz już się uda, nie poddajcie. 10 dni zostało. Aha, dobra. Za każdym razem, jak zostajemy przyłapani, to tracimy jeden dzień. Okej? Okay? Tym razem już się skupię. Nie popełnię żadnego błędu. O, nie, nie, nie. Dobra, poszedł sobie. Pan policjant. Dobra. Dobra, robimy. Okej, okay, nasz ziomek. Siema. Tu, tu, tu. Pam, pa, pa, pa. Dobra, nie wiem, kto to był, ale sobie poszedł. Okej. Okay. Ty jesteś okej, okay. Nic nami tutaj nie zrobisz. Nie będziesz nam przeszkadzał. O, wiedziałem, czułem, że to będzie pan policjant. Ja to miałem takie dziwne przeczucie, że to właśnie będzie pan policjant. Dobra. Jest nasz ziomek, dobra. Good, good. Już tak niewiele brakuje. Dobra, uda się. Zrobiliśmy to, zrobiliśmy wiertło. Zrobione, pyk. Pę, pę, pę. Fajna muzyka jest taka śmieszna. Dobra, zostało nam jeszcze zrobienie wiercenie. Wiercenie nam jeszcze zostało. O nie. Aha, dobra, czekajcie, jak wygląda wiercenie. Tu wiercimy sobie. No nieźle, próbujemy uciec. Troszkę wolno to trwa. O, nic się tu nie dzieje, dzień dobry. Tam za tym plakatem nic nie ma. Dobra, ale tam ukradkiem wiercimy. Wiercimy ile się da, żeby tylko się stąd wydostać. Nie chcemy zostać przeniesieni do więzienia o zaostrzonym rygorze. Coś jest? O, policja! No, właściwie strażnik powinien mówić. Nie wiem, czemu ciągle mówię policjant. Nieistotne. Nie! O Jezu, przyłapał mnie. Nie, przyłapano cię. Najgorzej, jeszcze raz. Dobra, wiercenie. 8 dni zostało, już teraz nie możemy popełniać błędów. W sumie mamy 8 żyć, to całkiem dużo. Więc powinienem dać sobie jakoś radę. Ale na wszelki wypadek będę ostrożny. Dobra. No już prawie mamy 1/3 tak naprawdę. O Boże! Nie sądziłem, że on się wróci tutaj. Dobra, nie patrzy. Już patrzy, ale tutaj cwaniaczek, kurde. Co chwilę tu się wyłania nam. Dobra, ktoś stoi, poszedł sobie. Dobra, nasz kolega. O! O, nie ze mną te numery. Dobra, wiercimy dalej. No, mamy już 3/5, powiedzmy. Dzień dobry, panie policjancie, żegnam. O! Trzeba tutaj być czujnym. Czujnym trzeba być, nie dać się złapać. Nie dać się złapać. Okej. Pam, 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 pam. O Boże, jakby mnie teraz przyłapał, to by było najgorzej. Najgorzej na świecie. Znowu! Czy on mi da tu w końcu wywiercić to, czy nie? No idź sobie. Dobra, nasz ziomek. I powinno się już udać. Patrzcie. Mamy to. Zrobione. Wywiercona dziura. Zostało nam jeszcze tylko do zrobienia więcej wiercenia. Okej. Okay. Spoko. Więcej wiercenia. To świetnie. Go. Wow, jaka dziura już jest ogromna. Okej, okay, policjant. Siema.
Spróbuję się nie pomylić tego przy tym i przejść to za pierwszym razem. Chociaż może być ciężko, bo on co chwilę przychodzi. Okej. Okay. Siema, siema, witam. Dobra, poszedł sobie, nie wiem kto to był. O! Okej, okay, nasz ziomek, prawie połowa. Tu. Ogólnie jest sporo takich gier właśnie z takim, żeby nie zostać przyłapanym. Tak mi się wydaje, że kiedyś grałem w taką grę, co trzeba było się całować gdzie... No nie! Całować z jakąś z kochanką, chyba coś takiego. Tak, żeby nas żona nie przyłapała, coś takiego. Kiedyś grałem w takie coś, nawet zabawne. I wiem, że jest jeszcze kilka właśnie takich gier tego typu, ale w tom akurat jeszcze nie grałem. Dobra, wiercimy od nowa. Tu. O! Policjant, spróbuję się teraz nie pomylić, nie zostać przyłapanym. Okej. Dobra. Okej, nasz ziomek, to na spokojnie możemy tutaj. O, teraz już nie. No idź sobie, panie policjancie, nie chcemy tu pana. Dobra. Jestem już w połowie, już tak niedaleko. Do widzenia. Pam, 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 pam. O! Dobra. Nie no, myślę, że damy radę bez problemu. O ile nie zostanę przyłapany. No właśnie. Już było blisko. Tum, 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 tum. Nasz ziomek, siema. Tak niewiele brakuje. Wow, ale to było niebezpieczne. Prawie zostałem przyłapany. Ostrożnie. Już bardzo szybko chodzą i powinno się teraz udać. Dałem radę, zrobione, wow. Super. Więcej wiercenia, no i co, uciekliśmy z tego więzienia? Tu zatwardziały przestępca, na wolności, więzień, ucieka, wydrążając tunel przez mur. Tak więc udało nam się uciec. Nice, o rany, udało mi się. Wolność, hoho. Nice, człowieku, jestem niewinny, ale ktoś mnie wrabia. Jeśli czegoś nie zrobię, zginę tutaj. Co? Na szczęście mam już plan. He? Od początku, dobra. Czyli to był po prostu koniec gry. Tak więc taka prosta gierka flashowa. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Tak więc to tyle w tym materiale. Do zobaczenia, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i trzymajcie się. Powinienem tak zrobić? Nie wiem. Cześć!